Достойне і потężне, а jednak bezbronne wobec działania człowieka. Nosorożce indyjskie to jedne z najbardziej zagrożonych gatunków na świecie. Nawet w najlepiej chronionym parku narodowym Indii, Kaziranga, gdzie żyje 90% całości populacji, nasilają się przypadki kłusownictwa. Jeżeli nie uda się nam tego zwalczyć, a niestety idzie to bardzo ciężko, pozostaną tylko nosorożce, które żyją w ogrodach zoologicznych i one będą ambasadorami swojego gatunku. We wrocławskim ogrodzie zoologicznym mieszkają tarun i manas. Specjalnie dla nich przystosowano pawilon Terrai. Projektowanie tego obiektu stanowiło dla nas wyzwanie, jako zaprojektowanie domu dla zwierzęcia, domu dla nosorożca, w którym on może odpocząć, nie tylko którego możemy obserwować. Chcieliśmy stworzyć dla niego takie przestrzenie, w których będzie zadowolony i będzie czuł się jak u siebie w domu. Ten sam pawilon zamieszkują inne azjatyckie gatunki. Jelarangi, mundżaki chińskie i gibony czapniki.